Cześć i czołem, witam Was serdecznie. Kolejne komiksowe nowości. Zaczniemy sobie od kolekcji od Ashet, Bohaterowie i Złoczyńcy DC. To jest tom 56 i 55 też mam. No, to ostatnio kupiłem, więc zaczniemy od tego niby najnowszego. Rozpęta się piekło, czyli piekło. Tom 56 wielkiej kolekcji komiksu DC, Bohaterowie i Złoczyńcy, a tak się nazywa dokładnie. To co, zobaczymy jak to wygląda w środku. O. Proszę bardzo, tutaj mamy spis treści. Komiks z 95 roku. Gdzieś sobie doczytałem, że komiks no nawet dość ważny, ponieważ dzieje się ta historia gdzieś pomiędzy Nightfallem a właśnie epidemią, albo pomiędzy epidemią a kolejnymi częściami Batmana z tamtego czasu. Także w kolekcji na pewno będzie jakieś uzupełnienie historii. Do tego być może jakąś obwolutę się do tego fajną załatwi i będzie sobie stać wśród Batmanów. Oczywiście przeczytam, zobaczę, czy na pewno to jest jakaś historia, która coś tam będzie uzupełniać właśnie w tym Batmanie. Ale gdzieś coś takiego wyczytałem, więc Wam mówię. Co do rysunków, no po prostu lata 90. Ale ładne, ładne. Są naprawdę ładne. Mi się to podoba. To też i dla mnie po prostu taki troszeczkę powrót do czasu dzieciństwa, no bo te komiksy u nas wychodziły właśnie w latach 90. Pod szyldem TM Semic, jeśli dobrze pamiętam. A pamiętam dobrze, bo na pewno TM Semic. Także, no po prostu wspomnień czar, tak? Także rysunki mi się podobają. Zresztą nawet czasami dzisiaj te komiksy są rysowane w taki sposób, że niekoniecznie fajnie to wygląda. Tutaj są bardzo przejrzyste, dlatego te kolory takie troszeczkę wypłowiałe. O, dosłownie dwie czy trzy strony dodatków i co będzie następne? Wonder Woman oczywiście już jest na naszym rynku. Nie wiem, czy dostępne, ale na pewno jeśli byście poszukali, to pewnie tak. I oczywiście cały run można dostać w DC Odrodzenie. No i Ptaki Nocy. Pewnie też się zdecyduje. A nawet na pewno się zdecyduje. Dobra. 55 tom. Stowarzyszenie Sprawiedliwości. Szyjdź Królestwo Twoje. Tom pierwszy. Kolekcja komiksów DC od Ashet naprawdę mnie osobiście rozpieszcza, muszę Wam powiedzieć. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczone. No te kolekcje ostatnimi czasy były średnie albo bardzo, bardzo słabe. No już niektórych nawet nie zbierałem. Tych aktualnych, które teraz wychodzą, nie zbieram. Oprócz tej oczywiście. Chyba są jeszcze komiksy z lat 60. To już dla naprawdę hardkorowych czytelników. No, tamte historie są bardzo infantylne, to chyba słowo pasuje, także w to nie wchodziłem. No nie chcę nikogo obrazić, po prostu mówię, że to te stare komiksy już no nie są dla mnie. Tutaj mamy komiks z 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajne rysunki. I mówię, kolejna bardzo fajna historia moim zdaniem.
No i ta kolekcja ma bardzo dużo właśnie nowości, nie jakichś bardzo starych, oczywiście stare komiksy też się tutaj zdarzają, ale nie jakichś bardzo starych, bardzo dużo tych komiksów właśnie z lat 90. i początku 2000. Czasami perełki się trafiają, także kolekcja naprawdę fajna. Tutaj mamy dodatki, dodatków już jest trochę więcej. Naprawdę też bardzo fajne, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Także kolekcja dla mnie osobiście bardzo zadowalająca. Dobra, no już nasłodziłem aszet, także przechodzimy do miękkoukładkowych. Flash. Tak to wygląda. Nie wiem, czy będzie widać. O, może lepiej tak. Dobra, tom drugi z DC Universe, chyba tak to się nazywa teraz. No zobaczymy, czy będzie Flash dla mnie zadowalający. Poprzedni run z DC Odrodzenie był na trójkę, jak dla mnie, oczywiście. Niezbyt mnie wciągnęła ta historia z DC Odrodzenia, muszę wam powiedzieć, ale nie była zła, absolutnie nie była zła. Mówię, takie 3 z plusem, o, 3 z plusem. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No, rysunki już mnie na pewno będą zachęcać. Chociaż w poprzednim ranie też nie były wcale gorsze. A może były nawet i troszeczkę lepsze. Chociaż... O. No, tutaj chyba różni rysownicy są, tak mi się wydaje. Ja stronę tytułową pokazałem sobie, zatrzymacie to sobie, poczytacie, kto to rysuje. No, całkiem spoko to wygląda wszystko. No i tak jak mówię, zobaczymy. Jeśli chodzi o dodatki, no to tylko to zapowiedzi, polecanki. Zapowiedzi, bo chyba to jeszcze na rynku jeszcze nie ma. I oczywiście polecanka, czyli cały run z DC Odrodzenia. Tak jak mówiłem, fani Flasha na pewno będą zadowoleni. Dobra. Jedziemy dalej, proszę bardzo. Trzeci tom Szumowiny. I to już chyba będzie tom ostatni. No, wnioskuję to po zakończeniu tego komiksu. Po tym, jak się ten tom kończy, także wydaje mi się, że to już też i ostatni tom w ogóle. Postaram się oczywiście nie pokazywać samego zakończenia, żebyście się tam tych całych spoilerów nie obawiali, także po prostu przeskoczymy. I co? I będę się zabierał za Szumowinę. Skoro mam już całość, tak uważam, że całość, to będę mógł się za to zabrać. Naprawdę bardzo fajne rysunki, bardzo ładne kolory. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, czy historia będzie satysfakcjonująca. Mi się to podoba. Dobrze, czyli przeskoczymy. Tutaj już nie. Czyli to już jedna z ostatnich. Przeskoczymy do dodatków. Mi się te historie bardziej dla dorosłych podobają, bo to jest historia na pewno dla dorosłych. Sporo tych dodatków, fajne nawet. Proces tworzenia stron. No fajnie. A dlaczego uważam, że jest tylko dla dorosłych? No po prostu najzwyczajniej w świecie. Nagość, narkotyki, niecenzuralne słowa, sceny seksu zapewne, także tylko dla dorosłych. Zobaczymy, jak przeczytam. Jeśli będę pamiętał, to na pewno wspomnę parę słów. Może w ogóle po przeczytaniu można by było zrobić jakiś fajny filmik z moją oceną. Chociaż ja się chyba raczej na to nie piszę, bo
No cóż, recenzentem nie jestem, to trzeba by było mieć jakąś taką głębszą wiedzę. Ale parę słów o swoich odczuciach można powiedzieć. Thor z Marvela. Nie ma tu żadnej cyfereczki. A nie, jest, przepraszam, jest tom pierwszy. Thor z Marvel Fresh. No, zobaczymy, mi Thora troszeczkę brakowało ostatnimi czasy. A tutaj będzie ten Thor na pewno bardzo dobry. A właśnie, jeszcze kto to? Mamy tutaj Danny Cates. O, spoko, Danny Cates jest nawet spoko. Piękne rysunki, piękne kolory, już od razu mówię. Thor ma naprawdę szczęście do rysowników, bo no, dla mnie osobiście, o, Galactus nawet dość mocno pokiereszowany. Piękne, piękne, piękne rysunki, naprawdę naprawdę robi to wrażenie. Komiks bardzo gruby. Jest to sporo, no, proszę bardzo, głównie wrogowie. Chyba Mangok się gościu nazywa, tak? Loki oczywiście. Gore. No całkiem, całkiem, nie powiem. Będzie się działo. Ta plejada wrogów. Co my tu mamy jeszcze? Duma. Mephisto. Apokalipsa. Krótka wódka czarodziejka, tak? Ten o jacie, no dobra, dobra, nie będziemy przedłużać. Oczywiście bez problemu przypomniałbym sobie wszystkich tych jego przeciwników, chociaż jakoś Apokalips i Doom to tak mi się za bardzo nie kojarzy z Thorem. O, Beta Ray Bill, wow, super, super, jak będzie Beta Ray Bill, to będzie wypas. Dzisiaj pamiętam komiks z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, właśnie w której Beta Ray Bill występował po raz pierwszy. Bardzo dobry komiks, jak chcesz. Jeśli będziecie mieli kiedyś okazję gdzieś go chapnąć, to polecam. Fajna historia. Do dzisiaj, chociaż to tylko moje takie odczucie, bo tak za bardzo nawet nie pamiętam historii, chociaż kadry mi się rzucają, od razu przypominają z tego komiksu. Szczególnie ten statek kosmiczny, co wygląda jak łódź podwodna obładowana giwerami, to fajnie wyglądało. No i tutaj Thor na pewno będzie trzymał poziom. Fajnie, jestem zadowolony. Thora jestem zadowolony, tak jak mówiłem, brakowało mi go. I od razu dostajemy fajną, grubą książeczkę, także super. Dobra, co tam będzie? Aha, nie mamy zapowiedzi. Król w czerni będzie zapowiedziany. Także czekam na tą historię. Tyle dobrego czytałem na ten temat, że Król w czerni na pewno. A teraz zobaczyliśmy sobie Thora. No, tak jest. A zanim Król w czerni, to oczywiście Venom. I mamy tam czwarty Venoma. Bardzo fajna okładka. Z tyłu. No i oczywiście boczek można zobaczyć. Dobrze. To co? Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Też Danny Cates. Też Danny Cates. No, oczywiście pod względem rysunków nic się nie zmieniło. Także. Także o parę stron zobaczymy. Co do historii, oczywiście jeszcze nie przeczytałem, ale już mam teraz chyba już całość tego ranu, także będzie można się wziąć za to. Różni rysownicy widzę, bo tam dość specyficzne rysunki były przedtem, chociaż to, no, różni rysownicy, niech będzie, że różni. Oczywiście Carnage musi być, bo czemu nie? O, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. A komiks będzie na pewno bardzo dobry, bo w internecie same dobre recenzje można sobie poczytać.
Spora ilość bitki widzę. Oczywiście król w czerni już się pojawia. Przez cały ran się pojawiał. Jakieś jego przybitki. No i może zakończenie nie będziemy. Chociaż zakończenia chyba raczej nie będzie zakończenia. O, król w czerni, proszę bardzo. Niewyobrażalnie potężna istota. Bóg symbiontów. Także w tym tomie na pewno będzie się bardzo dużo działo. Super. Także jak już tylko będzie gdzieś w internecie, nie wiem czy już jest, chciałbym sprawdzić, ale jeśli tylko będzie, to bierzemy się za Venoma, czytamy całość, kupujemy króla i kończymy cały run. Super. Venom. No i jeszcze na sam koniec dwa twardo okładkowe komiksy, czyli Epic Collection, proszę bardzo, rzeź maksymalna, Maximum Carnage. I tutaj się za bardzo nie przygotowałem, także nie wiem czy w Polsce wyszedł już Maximum Carnage w całości w latach 90. Czy był przez właśnie TM Semik, czy była ta historia obcięta? Jeśli była obcięta, no to dla wszystkich tych, którzy chcą mieć, to tutaj mamy właśnie w tej bardzo grubej książeczce, jest naprawdę dużo stron, całą tą historię. Różnie oceniana, w większości uznawana za raczej słabą historię, ale ja Maximum Carnage poznać za bardzo nie mogłem, bo chyba już w 97 roku była wydawana w Polsce, no i to już taki był bardziej schyłkowy ten moment, tak mi się wydaje. Już w stronę właśnie schyłku TM Semik powoli szedł, także nie wiem, czy dokończyli tą historię, czy nie dokończyli. Pamiętam tylko tyle, że no ja przeczytałem chyba może dwa zeszyty i to tak nie pierwszy, nie drugi, tylko gdzieś tam ze środka i chyba może przedostatni, no już nie pamiętam nawet. Także cieszę się, że Egmont to wydał, to jeszcze akurat w twardej oprawie. Cała historia, naprawdę bardzo ładnie wydana. Jestem... No, Egmont, super, super. Ładne rysunki. Właśnie to pamiętam z TM Semików. Brakuje mi tylko zapachu tego specyficznego zapachu właśnie tamtych komiksów z tamtego czasu. Kompletnie inny papier, inaczej to wszystko wyglądało. Także macie, tak jak mówię, całą historię od A do Z. Sporo tych bohaterów. Widzę, naprawdę będzie się dziać. Morbius. Czyli Carnage też jakąś swoją ekipę zebrał. Spider-Man zebrał swoją ekipę. Dobra. Bardzo dużo stron, cała historia. Egmont mógłby się jeszcze zastanowić nad wydaniem, jak dla mnie, Avengersów. Właśnie w takiej formie, bo już niedługo Wolverine będzie wydawany, także będziemy mieć Epic Collection Spider-Man, Punisher, Wolverine. Myślę, że Avengersi też zasługiwaliby na to, żeby ich w Epic Collection wydać. Wydaje mi się, że Avengersi, no lepsze, gorsze historie, ale ja na pewno bym sobie kupił. No i oczywiście jakaś dodatkowa historia z Punisherem i Daredevilem, tak? To był Daredevil? Nie, Sabretooth. O, Sabretooth, tak jest. Fajnie, naprawdę. Naprawdę bardzo fajnie. Także myślę, że spokojnie
Egmont mógłby nad tym pomyśleć. Także jeśli ktoś tam z Egmontu to ogląda, no to weźcie tam, poobczajajcie, sprzedajcie sobie rynek, czy to by się wypaliło, nie wypaliło. No ja bym na pewno komiksy z Avengersami właśnie lat 90. sobie poczytał, zobaczę jak to wygląda. Avengers to Avengers, tak? Tutaj mamy oczywiście dodatki. I nie mamy pokazanego kolejnego tomu. Ale na pewno będzie dalej. To oczywiście jest 93 rok. 93 rok. Dobra. I na sam koniec Batman Spawn. Sam osobiście czekałem właśnie na ten tomik. Jak go tylko zobaczyłem, wiedziałem, że na 100% będzie zakupiony. I tutaj też Egmont, jak coś weźcie tam pokombinujcie, pomyślcie, czy by właśnie nie zacząć wydawać Spawna. No wydaje mi się, że na polskim rynku ten komiks by się na pewno sprzedał. Wiem, że jest coś takiego jak Spawn Compendium, czy jakoś tak to się nazywa. Także no może by się to jakoś dało radę zrobić, bo Spawn wydaje mi się, że w Polsce ma grupę fanów. A wracając tutaj do tego komiksu, mamy trzy historie, w których spotykają się właśnie Spawn z Batmanem, albo Batman ze Spawnem. Tutaj mamy Grega Capullo, rysunki piękne. Fantazjś. Dobra. O, tutaj już jakaś starsza historia. Właśnie, czekajcie, bo może układeczka będzie jakaś, co? O, proszę bardzo, układeczka jest. Nie wiem, czy oryginalna. Może i oryginalna. Ale to nie Todda McFarlane'a jeszcze. Rysunki? Nie, nie, to na pewno nie jest to nie. Aha. Dobra. O, tutaj mamy już chyba Todda. Jeszcze układeczkę byśmy zobaczyli, może co? Się zadalapowałem daleko. O, i tutaj mamy właśnie Franka Millara i Todda McFarlane'a. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo coś strasznie cicho mówię dzisiaj. Nie wiem, czy to już się zaczyna jakieś gardłowe sprawy. I mamy Todda McFarlane'a rysunki. Właśnie tutaj te podłużne twarze. No myślę, że na polskim rynku na pewno by się Spawn sprzedał w twardej uprawie za jakieś rozsądne pieniążki oczywiście. Fajnie, fajnie to wygląda. No parę zeszytów Spawna mam z tamtych czasów, także no, tutaj szły dodatki. Także myślę, że naprawdę fajne. No różnie oceniane różnie oceniany ten komiks, ale, no, ale pod względem rysunków i takiego sentymentu, no to by się pewnie sprzedało. Tu już mamy dodatki. Dodatków jest bardzo dużo. Właściwie o, wszystko to są dodatki. Nie wiem, czy chcecie. A, może przelecimy. Można powiedzieć kartka po kartce, bo dużo dobrych, fajnych rzeczy tutaj Egmont dodał. O, proszę bardzo, o to mi właśnie chodzi. To lubię ja najbardziej. Ci, co oglądają moje filmy dość często, na pewno wiedzą, że w dodatkach zawsze szukam właśnie tych szkiców ołówkowych albo już gotowych dzieł ołówkowych bez tuszu nałożonego. Fajnie jest popatrzeć na to, jak rysownicy nad tym wszystkim pracują, ile to trzeba pracy włożyć, ile trzeba mieć talentu, żeby to wszystko ładnie, pięknie tak narysować. Oczywiście rozumiem, że no, ci, co tam rysują, tak i tak dalej, dla nich to bardzo często bardzo proste rysunki, ale dla takiego
laika w tej kwestii jak ja, no, wydaje mi się, że trzeba troszeczkę mieć talentu i troszeczkę pracy włożyć w to wszystko. Tym bardziej, żeby to było aż tak dopracowane, aż tak ładne. Pomimo tego, że nie jest ładne, to jest ładne. Także chyba praktycznie rzecz biorąc, cały pierwszy komiks właśnie pokazany, jak on był utworzony. Można sobie posiedzieć, można sobie naprawdę parę godzin popatrzeć na to, jak to wygląda. I tutaj mamy znowu w czarni, bieli. De facto ten drugi komiks, który był w języku angielskim i w czarni i bieli. Także z nałożonym tuszem, chyba już tusz jest, tak, chyba jest. Chociaż mówię, jestem laikiem, za bardzo się na tym nie znam. Ale wydaje mi się, że to już tuszowane. Także możecie sobie zobaczyć w czarni i bieli i do tego jeszcze przeczytać w oryginale. W języku angielskim oczywiście. Także tutaj Egmont się postarał. No i nie jest to moim zdaniem te dodatki taka zapcha i dziura, żeby do tej ceny taka cienka książeczka nie była dana, tylko żeby było coś grubszego. No fajnie, mi się takie coś podoba. Gdzieś jeszcze słyszałem, że fajnie by było, żeby te dodatki były osobno. Żeby była jako dodatkowa książka, być może w slipcase nawet. No, wydaje mi się, że to już by zbyt mocno podniosło cenę. Także pewnie nie. Widzicie bardzo dużo tych stron. O, jeszcze dalej dodatki. Kurczę, na same dodatki z 5 minut. O, jeszcze kolejne. Kolejne okładki. O, i to tyle, jeśli chodzi o Batmana i Spawna. Mam nadzieję, że Was zachęciłem, bo wydaje mi się, że warto sobie ten komiks kupić. Dobra, więc Batman Spawn dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Amazing Spider-Man, Venom, Thor, Szumowina, Flash, Stowarzyszenie Sprawiedliwości i Piekło. Dobra, żeby nie przedłużać, bo to już pewnie ze 20 minut, nie jest to ważne. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze było słychać. Staram się, żeby te filmy były dla Was jak najbardziej, żeby miały jak najlepszą jakość, żebyście mogli wszystko sobie ładnie, pięknie zobaczyć. No co, dobra, wystarczy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć i czołem.